tajnoser.pl, a to jest unboxing mydła. Tak jak chcieliście, moi widzowie, napisał ten komentarz Kaweczka z prośbą o to, żebym zunboxował mydło. I ten komentarz otrzymał jak na razie 13 łapek w górę, więc postanowiłem go zrealizować. Parę widzów napisało mi, żebym zrobił unboxing mydła Fab. Zakupiłem w sklepie ABC w Koszalinie i to jest ogólnie mydło, z tego co widzicie, mydło Ole Vera, zapłaciłem za jakieś 2,50, coś takiego. I to mydło oczywiście jest mydło toaletowe Fajogurt Aloe Vera o zapachu aloesu, zawiera proteiny jogurtu pielęgnujące twoją skórę, więc będę miał fajną wypielęgnowaną skórę. Więc teraz historyczny moment. Otwieramy to mydełko. Zaraz zobaczymy, czy pachnie. Dobra. Otwieramy, patrzcie. I mydło mamy. Tutaj pudełeczko, żeby było ładnie wszystko. Dobra. To mydło jest takie. Tutaj mamy taki napisik F, oczywiście. Taki. To mydło ma taki swój ogólny kształt taki. Jest one fajne w dotyku. Zaraz sprawdzę, czy pachnę. Pachnie mydełko, pachnie. Mam nadzieję, że moja skóra będzie wypielęgnowana, będzie wszystko ładnie, pięknie. Mam nadzieję, że mydło się sprawdzi, więc zobaczymy. Przejdźmy do użycia tego mydła. Siemanko, moi widzowie, a to jest test naszego mydełka Fa. Zobaczymy, czy będę miał po umyciu rąk tym mydełkiem wypielęgnowaną skórę. Zobaczymy. Oto nasz teścik. Teraz powącham sobie ręce, czy pachną. Powiem wam, że moje ręce pachną aloesem. Tak, pachną. Są w miarę gładziutkie. Tak, Łukasz, dotknij mnie, czy są gładziutkie? Potwierdź teraz. Mhm. Dobra, trzymajcie się i cześć.